Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego Miłowa. Witam Was urodzinki Biedak. No i jak widzicie, jest wtorek, 7 rano, chłopaki zaraz wychodzą do szkoły. A Ty do pracy, ojejku, Ty masz dzisiaj wolne, no to super, to dzisiaj możemy się zająć, słuchaj, Twoim Rogerem. Okej, okay. O co tam, Balba, tak ciężko? Kibel się myje? No nie gadaj. Okej, okay, no oczywiście Balba na emeryturce, nie? No i co maluje, no bo takie ma hobby, wiecie, są sztuka i rzemiosło, także myślę, że to może sobie rozwijać na emeryturce. Ale widzę, że ty wstałeś, ani się nie przebrałeś dzisiaj. Poczekaj. Aha, toaleta była zajęta, a ja ci zadałam właśnie, żebyś poszedł do toalety. Później przyjdziesz ścielić łóżko. A chłopaki za chwilkę już, o właśnie, wychodzą do szkoły, także szybciutko. Okej, no to co, zapraszamy chyba Rogera. I wiecie co, no kurczę, no ja nie wiem, co tu wykombinować, wiecie. Bo dzisiaj są urodzinki Bartka. Na pewno, tak. Także po powrocie ze szkoły od razu robimy urodzinki. Także, no kurczę, no nie wiem. Wiecie, co miałam w ogóle pomysł, żeby... No kurczę, nie wiem. Mam dużo pomysłów na tę urodzinę i nie wiem, jak to rozwiązać. No nie wiem, kurczę. Bo chciałam tu zrobić ogólnie remont całego domu i tutaj dobudować może jakieś, wiecie, pomieszczenie, no ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że Balba, no długo ona jeszcze nie będzie żyć, wiecie, ona już tak naprawdę niedługo, no będzie, wiecie, no kończyć swój żywot. Chłopaki już się robią starsi, no i nie wiem, czy Roberta po prostu wyprowadzę, czy tutaj zostawię, bo nie wiem, czy Robert, wydaje mi się, że plan na Roberta mam taki, że nie wiem, czy on będzie chciał mieszkać z, wiecie, no z bratem innej orientacji, czy wiecie, no nie wiem, kurczę, czy to mu się będzie podobać, wiecie, no bo tak, brat jest innej orientacji, drugi brat, no powiedzmy sobie, że założyliśmy, że ma taki, wiecie, autyzm, coś tam będzie chory i na przykład, no wiecie, no spędzi całe życie tutaj w domu z rodziną, nigdy nikogo nie pozna i tak dalej, będzie sobie tylko grał i tyle. No a Robert, no nie wiem, kurczę. Nie wiem. O, piesio tutaj poszedł. I wiecie, może zaadoptujemy właśnie jakiegoś pieska dla Bartka, nie? Żeby... O, zeszło. Śnieg zszedł. Okej, okay. I też zaraz wiosna jest, także super. No dobra, i co czekamy? No, niech oni się zajmą swoimi... swoim hobby. Także... O, proszę. No, oczywiście rachunki. Ale spoko, my mamy... Mamy Kasiurkę. Kto to jest? Staszek Falbana. Okej. Okay. Kurczę, i znowu mi tak klatkuje, wiecie co, już wszystko robiłam, wydaje mi się, że po prostu już to miasto, wiecie, jest naładowane wszystkim i dlatego to tak działa słabo, bo to wiecie, i próbowałam, no nie wiem, różnych rzeczy już próbowałam i dalej mi trochę klatkuje, no ale trudno, dobra. Tobie zrobimy urodziny dopiero później, okej, okay, ma wolne, a tutaj nam włazi jakaś, oczywiście, hiszpaneczka. Jak zwykle. Ty możesz sobie wziąć kąpiel z bąbelkami dla odprężenia, proszę, bo pewnie zmęczyła cię te malowanie obrazu. Okej. Okay. Dobra. Aha, Boże, przestraszam się. No, przed chwilą miałam inną fryzurę i tak mówię, kto to? Kto to łazi tu? wiesz co? To ty idź tutaj, odbierz tą pocztę. Chodź, chodź. Także no właśnie, no nie wiem, wiecie, czy tutaj po prostu rozbudowywać ten dom i zostawić tutaj Roberta, no czy po prostu Robert, wiecie, no pozna dziewczynę i sobie wyprowadzi się i wiecie, nowe życie rozpocznie takie w pełni normalne. No a bracia dwaj tutaj zostaną. Nie wiem, kurczę, jak to rozwiązać, nie? Dobra, nie nieś tam, ja to... zadam ci, żebyś, o, teraz zapłacił. 88 to bardzo malutko, także słabo trochę, no ale dobra. Niech będzie w końcu biedaki, nie? No. No dobra, wróć sobie do domku i rób sobie, co chcesz. Usiądziesz sobie i już sobie będziesz wybierał sam, co byś chciał zrobić. No i ty zaraz wracasz ze szkoły i tobie zrobimy urodzinki, ale takie, wiesz, domowe, nie? No bo on, wiecie, no nie ma za bardzo tutaj tak znajomych i przyjaźni. Znaczy, wiecie, no, przyjaźni się z kimś, ale wiecie, no jest wycofany, nie? Z życia takiego społecznego,
towarzyskiego i tak dalej, także jest miły, uprzejmy i w ogóle lubią go, ale wiecie, no, on nie za bardzo, oparcie, nawet nie za bardzo się przyjaźni z Błażejem. No, ciekawe, czy może to właśnie, wiecie, no, Robert weźmie starszego brata chorego ze sobą i, no nie wiem, czy Błażej się wyprowadzi, nie wiem, jak to rozwiązać, bo chciałabym, żeby jednak, wiecie, no, któryś tam się wyprowadził, nie, z domu tego. Także no nie wiem, kurczę. Możecie mi podpowiedzieć, jak macie jakieś fajne rozwiązanie na ten temat. Od kogo jest ten? Aha, to chyba jest od Rogera, ale wiecie co, ja go na razie nie będę zapraszać. Bo możesz oddać ten makulatorę, o. No bo wiecie, najpierw urodzinki, nie? Urodzinki i później myślę, że Robert, Bartek nie chciałby, żeby, wiecie, no Roger był na jego urodzinach, bo no bo mówię tak, że jest taki aspołeczny, nie? Ja tak sobie, nie wiem, ustaliłam i koniec, kropka, tak ma być. Wiecie co, to kupimy sobie od razu torcik, może. O, proszę, niebieściutki, niech będzie. No dobra, i czekamy w takim razie, tak? Ty możesz sobie tutaj podejść. A, ty nie masz na... Wy macie słabe ten pasek, wskaźnik aspiracji. No właśnie. Ty masz chyba najlepszy. No. No dobra, tak. Wrócisz, to będziesz korzystał i zbierał się malny. Czy może poczekamy, słuchajcie, na Roberta? No nie wiem. Może ty byś po prostu usiadł i odrobił lekcję sobie? Co ty na to? Ojejku, przewozisz kogoś. Dobra, odłóż te. O, patrzcie kogo, Mariuszka, no właśnie. Nie, pożegnaj się, bo Mariuszek jest od ciebie dużo, dużo młodszy, no bo ty już jesteś zaraz dorosła, on dopiero stał się nastolatkiem, także myślę, że nie macie o czym gadać, także odrób sobie lekcję. Widzę, że tu już impreza trwa, bez tego. No, Balba jednak kocha swojego dzieciaka, no jak nic. Tańcz razem, zatańczcie. O, super. Dobra, ty sobie to odrabiaj, zaraz będziecie jeść i świętować urodziny. Emeryturka 290, no niska, no ale trudno. No i dobrze, a nie, zignoruję, nie chce mi się tego czytać. Dobrze, że... Co ty robisz w ogóle? Tańczysz na zewnątrz? Okej, no dobra, niech będzie. Przebierz się w coś codziennego. No i czekamy tylko na Robercika, już niech przyjdzie na te twoje urodziny. Okej, patrzcie, oni sobie tu tańczą. No dobra, ty też możesz sobie tańczyć ten taniec po łamaniec tak jak chciałeś. Okej, to też jest jego hobby, patrzcie. Sztuka, nie, taniec. Aha, jego hobby to sztuka i rzemiosło. A on ma rozwinięte... No dobra, niech tak będzie. Okej, młody przyniósł lekcję, ale oczywiście nie położy ich na biurko. No dobra, wiem, idź. Idź, bo masz tutaj coś do roboty. Ty co robisz? Aha, będziesz grała. Nie, na razie nie. Chodź, usiądź tutaj sobie. Ty też usiądź i poczekajcie, tak? Nie, no nie czytaj mu, przecież on sika w łazience, no. I ma inne rzeczy do roboty. Tak, no dobra. I teraz przyjdziemy tutaj. Na razie wyłączmy. Okej. I chodź, zdmuchnij świeczki. Okej, niech wszyscy tutaj przyjdą sobie do niego. Podejdźcie tutaj wszyscy. Okej, ty też. I ty też, młody. Tak, chodźcie, oglądajcie wszyscy. Urodzinki Bartka naszego. No, super. O, to gwizdo. No, ustawcie się, Balba. No. No właśnie, fajnie by było, jakby on miał swój pokój, wiecie. Brawo. Tak. 100 lat. Jej, wow, jaki ma dresik, słuchajcie. Nie, chyba nie będziemy nikogo. Wow, jaka arkadyka mleczona, ona jest zielona. Czy może jest po prostu, nie wiem, zimno jej. A nie, nikogo nie będziemy postarzać. Mogłoby być lepiej, okej. Wiesz co, to weź sobie. Ty też i ty. Ty w sumie nie musisz. To zabawa słaba, także możesz wziąć sobie prysznic i przyjść może poglądać sobie chwilkę telewizji. Okej, albo może potańczyć. Czekaj, bo mi się przełączyło na nią. Tutaj, o, potańcz sobie. To może ci zabawa wtedy urośnie. Okej. On jest w ogóle mega przystojny. Naprawdę, aż szkoda go, wiecie, tak zostawiać, żeby nie miał rodziny, nie?
Naprawdę, mega przystojny. Ciekawe, czy Robert będzie taki. Chyba nie aż tak bardzo. jaka poza. Chyba nie aż tak bardzo przystojny, ale mega, kurczę, no nie wiem czego. O, teraz nie wiem. On mi się bardzo podoba jako sim, naprawdę. Dobra, Balba, dzieci po tobie posprzątały. Idź siku, bo już widzę, że ci się chce. Także śmigaj. Gitara to rzecz, którą chcę kupić. Rozpocząć karierę, matko. No co ty, szalałaś? Nie, ty na razie daruj sobie. Daruj sobie, tak. Młody, no co, miał tańczyć i nie tańczy już, tak? Widzę. Ale zamieszanie, patrzcie. I ten teraz będzie matka. Nie, absolutnie. Idź, siadaj sobie tu. A mama najpierw musi skorzystać. No niestety, ty nie będziesz matki wyganiał z toalety, kiedy ona bardzo potrzebuje. A patrzcie, teraz on właśnie matce. No nie, no nie. Chodź tu usiądź. Zaraz weźmiesz sobie prysznic. Zaraz. Chodź, chodź. Patrzcie, i oni matkę wyganiają. No nie dadzą jej się załatwić. Nie, absolutnie. Chodź, chodź, chodź. Chodź tu siadaj. Szybko, szybko. Najpierw Balba. Patrzcie, no wojna, słuchajcie, o kibel. No wojna. Idź, skorzystaj, idź. No nie, on naprawdę jest jakiś chory. Ja nie wiem. Dobrze, świetnie, więc potem ty może odbierz telefon. Jak tam twoja zabawa rośnie? Powolutku. Okej, okay, jutro urodzinki. Tak, Robercika, już będzie nastolatkiem. Okej. Okay. Aha, do ciebie ktoś dzwoni. No dobra, to pogadaj. To chyba... Nie wiem, czy to nie jest marzyciel nasza Ania, nie wiem. Tak czy nie? No właśnie, tak myślałam. No dobra. Jest ok. Teraz ty możesz przyjść, wziąć sobie kąpiel, albo nie, wiesz co, wziąć sobie prysznic szybki, bo jeszcze brat czeka na łazienkę. Prysznic, skorzystać i już ok. Dobra, Balba niech się zajmie na razie tym, czym chce. Nie, młodemu to strasznie źle idzie, także wyłączymy muzykę i przyjdź, oglądaj sobie film dla dzieci, Wróżki. O, proszę, pogadałeś sobie przez telefon? Dobrze, więc chodź, siadaj tutaj, nie... Toaleta jest zajęta. Siadaj i czekaj. I czekaj, aż się zwolni, ok? I każdy będzie zadowolony. Ok, świetnie, skorzystaj, weź prysznic i wyczyścisz oczywiście przy okazji wszystko. Ty przyjdziesz tutaj, albo możesz sobie... Nie możesz. Patrzcie, on ma wyprowadzkę. Ojej, no nie, no on się nie wyprowadza. No nie wiem. Musicie mi koniecznie napisać w komentarzach, co z nim zrobić, no bo kurczę, no nie wiem, nie wiem. Mam dylemat, nie? Nie wiem. Dobra, co tam? Ty sobie siedzisz, dobrze, ty idziesz teraz, tak? Co tu się dzieje? Weź prysznic, tak, weź wyczyść. Ale wiesz co, możesz też od razu skorzystać i wyczyścić. O, proszę bardzo. W ten sposób. Czy to się uda? Ty chcesz odrobić lekcję, dobrze, ale najpierw chodź, zbierz Simoleno i podlej. Okej, okay, a gdzie ty masz tę lekcję? Tutaj chyba gdzieś położyłeś, co? Jak ja bym cię je przeniosła, na przykład tu, czy ty dasz radę to odrobić? Kurczę. Dobra, on chyba sobie przekręci to, mam nadzieję. Odrobię lekcję, chodź. Masz takie pragnionko, także chodź, chodź. Okej. Okay. O, Balba słucha. Patrzcie, jak on gra. Czemu on się przebrał w ogóle? Jakiś garnitur. Matko święta. Dobra, dasz radę z tymi lekcjami? Przekręcisz sobie? Okej, okay, super, udało ci się, zuch chłopak. Dobra. Możesz to sprzątnąć po drodze, jak będziesz szedł i nie wiem, no... pograć na kompie trochę, bo nie widzę innego rozwiązania. Chodź tutaj, siadaj. Kreatywności. Czyli co, chcesz pograć tutaj? No nie wiem. Balba, ty chodź trochę pomaluj, co? Ty, mój drogi, może byś sobie coś zjadł, na przykład weź resztki. Okej, okay, tam coś jest na pewno przygotowane dla ciebie. Także chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Tak, no dobra, to weź sobie to, ty najwyżej je schowasz zaraz. Okej, okay. A ty możesz usiąść tutaj, no i tą kreatywność sobie rozwijać, skoro tak chcesz, to proszę. Głodny nie jesteś, ty jesteś troszkę, także później zachowasz resztki, okej. Okay. Balba nie jest godna, ty też nie jesteś, także no dobra, spoko. Odrobię te lekcje, szybciutko. Okej, okay, super, spełniło mu się. Także idź, idź, sprzątaj i... Oj, jaki wielki ten tort przy nim. Dobra, i ty posprzątaj. Po sobie. Okej. Okay. A nie możesz jakoś mentorować, nie? No nie możesz właśnie. Kurczę. Rozmawiać o hobby. Pisać bloga. Czwarty. Ojku, jemu jeszcze dużo, dużo brakuje. Miałam Rogera dzisiaj zaprosić, ale może jutro. Chociaż jutro też są rodziny. No nie wiem, kurczę, nie wiem co robić. Dobra, młody sobie gra, niech sobie gra. A ty co będziesz robił? Sprzątasz. Okej, okay, dobrze.
Dobrze, będzie on, no, no strasznie z tą muzyką jest związany jednak. Jak nie gra, to słucha. Dobra, młody zaraz już się kładzie, bo już jest późno. Ty w sumie też, tylko musisz to koniecznie wyłączyć. Koniecznie wyłączyć, bo to będzie nam grało całą noc. Okej. O, patrzcie, namalował obraz. Wow, ekstra, sprzedaj za 471, to całkiem dużo, nieźle. Balba, też już możesz się położyć. Ty też, no, zdobądź, o właśnie, super. Na zawołanie, zdobądź poziom i od razu zdobył. Dobra, młody, ty już wiesz co, zabawy masz na zielono, także wystarczy, bo już jest zaraz 23, najwyższa pora spać, bo jutro do szkoły. Aha, oczywiście miałeś, dobra, kładź się spać. Dobra, ja odezwę się do was jutro. Okej, okay, jestem, słuchajcie, oni właśnie mieli wychodzić do szkoły i zobaczcie. Śnieżyca, napadało tyle śniegu, że nie idą do szkoły, także super. Zostają w domu, dzisiaj Robert może urządzić swoje urodziny w pełni, tak jakby chciał, nie musi iść do szkoły, także no chyba najlepsze urodziny. O, przed chwilą zbieraliśmy, a już... a coś tu było, kurczę, nie wiem co. No ale dobra. Niech on sobie je śniadanko. Balbę wysłałam na jogging, bo miała takie pragnienie, także wiecie, no, łatwe do spełnienia, także krewny zaręcza się, no nie wiem. No dobra, także tak, zaraz przygotowujemy urodziny, tylko niech oni wszyscy zjedzą, ogarną. Okej, okay, wiesz co, Balba, ty możesz się położyć, w sumie już spać, bo ona mi wstała, wiecie co, o 3 w nocy. No i tutaj już, wiecie, działała sobie, kąpała się, jadła i tak dalej, także... Jest mega wyspana. Ty sobie skorzystaj, żeby później nie blokować łazienki. Okej. Okay. No, ty miałeś to zachować na pewno i posprzątać po sobie, także proszę. Tak. Młody tutaj, tak? Niech idzie. A co się dzieje? Czemu nie sprzątasz? Chodź, chodź, posprzątaj, posprzątaj. I urządź może... Aha, nie, to chyba ty musisz urządzić przyjęcie, żeby byli twoi znajomi, ale skorzystaj sobie jeszcze. Przebierz się w codzienne... I ty nie możesz urządzić przyjęcia. Szkoda. Szkoda, szkoda. Chodź, urządź przyjęcie urodziny. Tak, tak. Nie wiem, czy nie jest za wcześnie, ale spędzimy sobie tak jakbyśmy chcieli. Okej, okay, zaproś tam wszystkich. Kogo by tutaj? Rogera, Nina. Może Ninę? Jego nie. Ani marzyciel. Tak, Damiana Biedaka. Słuchajcie, może spróbujemy. No nie wiem, kurczę. Apolinar, tak, niech będzie, czy jakieś... Melodia, Mary, Grosik, może być, Lucynka, Hak, już chyba nie, Nina też, Mirosław, Liliana, kurczę, ile on ludzi zna. Nie zna, patrzcie na Kevin, mi się jak on wygląda. Nie zna żadnego dziecka, szkoda, no dobra, te parę osób niech będzie. Tak, możesz włączyć muzykę. Wszyscy okej, okej. Tylko wiesz co, przełącz na przykład, możesz coś dla dzieci? Chyba nie, chyba nie. No dobra, trudno. Chodź sobie tutaj skorzystaj, odetkaj przede wszystkim i wyczyść. No i idź, idź, idź. On ci przeszkadza, tak? No trudno. Zabawa niska. No dobra, to zaraz coś wymyślimy. O, idzie. Słuchajcie, Mary Grosik, Aniemarzyciel. Ty w ogóle którąś znasz? Kurczę. Izabela Caliente. O, nie zaprosiliśmy jej. No, szkoda. Patrzcie, on ma 82 na 62 i się nie przyjaźni. Szkoda. Dobra, to tak zrób, zabawiaj dowcip. I tutaj z Mary też zabawiaj dowcip. Okej. Okay. Tak jak chcesz, a ty jak tam ci idzie? Dobra, odtykaj, odtykaj. Później skorzystaj sobie. Balba może w sumie już niedługo wstawać. Bo już prawie się wyspała. Dobra. Ty sobie grasz, okej. Okay. No słuchajcie, torcik, czekajcie, torcik, tak? Ja bym jeszcze kupiła balony, tylko gdzie ja je postawię? Nie wiem gdzie. Masakra, tu już nie ma miejsca. Dobra, niech stoją tutaj jedne, a drugie nie wiem gdzie tak naprawdę. Wiecie co, może tu, a to postawimy tutaj. Tak, niech stoi na razie tu. I jeszcze zrobimy jedną rzecz, mianowicie tak, zamknij klucz. Musiałaby Balba zrobić. Zamknę klucz. Wstęp tylko dla współlokatorów. O, właśnie, może niech będzie. Chciałam tylko dla mnie, ale niech będzie dla współlokatorów też. Także baloniki są. Super. Szkoda, że tutaj tego krzesła nam brakuje, nie? No ale dobra. Może słuchajcie, kupimy? Czy to... kurczę. Nie wiem, czy oni się dostaną do lodówki, jak tak będzie. Spróbujmy. Najwyżej ja to przestawię zaraz. Okej. Okay. Dobrze. No, chyba się nie dostaną. No, nie wiem.
Ale wszyscy tańczą, patrzcie. Kurczę, śmiesznie to wygląda. Okej. Okay. Tak. Chodź tu pogadaj z kimś, z kim ten nos nie się przyjaźnisz, także może, nie wiem, dowcip jej powiedz. Okej. Okay. No to co, odmuchamy te świeczki, czy nie? Może zaproś... zadzwoń do Sima, zaproś Izę, chociaż ona chyba powinna być w szkole, ale wiecie, jak to bywa w Simsach, nie? Okej. Okay. O, Piotr, przyjemniaczek. Dobra, to zaproś przyjaciela swojego. O, jest właśnie, no widzicie, jest w szkole. A spróbuj jeszcze, Izabelę też pewnie będzie w szkole. Szkoda, nudy. No, gdzie ona jest tutaj? No, też w szkole, o kurczę. Kurczę, niedobrze. Co, musi mi w to krzesło? No nie gadaj, nie gadaj. Higiena zła. Dziewczyny tam poszły, chodź pogadać tutaj. Porozmawiaj, pogawędka. No, no ja wiem, że komp zajęty. No zajęty, daj dziewczynie pograć. No może nie ma w domu. Nie wiem. Błażej, ja zaraz... O nie, Boże, ja nie będzie na urodzinach. To może zaraz dmuchniemy świeczki. Chodź, Balba. Właśnie, wstawaj już. Przebierz się w coś codziennego i chodź tutaj, podejdź. Okej, okay, ty też podejdź tutaj. Aha, zmywasz. Dobrze, dobrze, to zmywaj, zmywaj tam. Okej. Okay, ty możesz przerwać już. I przyjść też tutaj ustać. Ty już przerwij na razie to zmywanie, też przyjdź tutaj. No i dmuchamy świeczki, słuchajcie. Szkoda, że tylko dwie dziewczyny przyszły na tą urodziny. No nic. Może jakoś się tam, wiecie, uda. Chodź, chodź. Dmuchaj świeczki. Tak, bo dzisiaj 18 już, wiecie, on sam by się postarzył, także najwyższa pora. No Balba, no serio, twój najmłodszy dzieciaczek właśnie dmucha, będzie chyba filmik, także dmucha świeczki, także patrz się, Balba, na niego. No, Mary, ustawię się, bo najwyższy czas, okej? Okay. I chyba będzie, co? Filmik, czy nie, jak myślicie? Chyba powinien być. Okej, okay, dmucha. Nie, chyba nie będzie, kurczę. Ale okej, okay, wszyscy kibicują. 100 lat, 100 lat. No. Dawaj, dawaj. No nieźle, słuchajcie, Damian. Myślę, że on by chyba pomógł za bogactwem lub stworzenie rodziny. Ale wydaje mi się, że pogoń za bogactwem będzie okej. Okay. Siwe włosy? Może smród? Czekajcie, czekajcie, co by tu wybrać? Kurczę. No nie wiem, zawsze mam to problemy, no. Aktywne, nie, dobra, dobra, słuchajcie, tak, niech aktywny zostanie, ale wybierzmy może, nie wiem, make-up? No niech będzie aktywna, pomalowana. Okej, okay, dobra, niech będzie. Celina, dobra, postarzmy ją, a co tam? A co tam, niech będzie. Celina, okej, okay, okej, okay, no dobra. Czuję się znakomicie, o, wow, wszystko, cokolwiek chce, ale super się rozwija. Okej, okay. Może być, chodź tutaj, pogadaj. Ojku, nie ty, ty, chłopie. No słuchajcie, trzech dorosłych chłopów ma w domu, nie? Także nieźle. Aha, ona chciała do lodówki, widzicie, i nie może podejść, no właśnie. Także to trzeba sprzedać. Tak, później pogawędko oczywiście. Okej, okay. Gdzie jesteś, poszedłeś już do pracy. No dobra, dobra, okej, okay. Rozumiem. Może być impreza. Czy ty znasz którąś z dziewczyn? Chyba nie. Się wydaje, no dobra. Czy Balbina? Dobra, niech podejdzie. To Roger chyba dzwoni do niej w ogóle. Tak? Nie, chyba nie. No nie wiem, kto to dzwoni. Pokaż. Zaraz zobaczymy. Idź, idź, zobacz. Odebrać, kto tam dzwoni. Nie, to Piotr Przyjemniaczek do nas dzwoni. Wnuczek nasz. Ojejku, jak miło, że dzwoni. Fajnie. Dobra, pogadaj z nią jeszcze jeden. Może dowcip jeszcze dla Mary. Okej, okay, dowcip. Super. Dawaj, dawaj, tam pogawędki, pogawędki. A co on idzie robić, młode? On w ogóle musi iść do pracy i nie wiem, na jakiej pracy go wysłać. Czy w ogóle go wysyłać? Nauczyć się, swatać parę ochrony. No dobra, to wiesz co, nauczysz się tej ochrony przeciwpożarowej, bo powiedzmy, wiecie, no, że on ma takie, boi się o swoje bezpieczeństwo i tak dalej, także
Niech się uczy. Balba sobie pogadała, dobrze. Szkoda, że nie może zawołać, wiecie, wiecie, na posiłek, nie? No, ale dobra. O, proszę sobie korzystać, okej. Okay. On sobie gada. Dobra zabawa, także fajnie. Fajnie, że się dobrze bawią. On, patrzcie, taka koszula, takie spodenki, taki elegancki, nie? Super. Dobra. Balba jak skorzysta, to jej, wiecie co, dam... dostała emerytkę. Weź kąpiel sobie z bąbelkami dla rozluźnienia. Patrzcie, jak tańczy. A możecie tańczyć razem jakoś? O, tańcz razem. No, Mary, chodź zatańczyć. Już koniec imprezy, także zatańcz jeszcze ze mną. O nie, minusy. Kurczę, ona nie umie z tobą tańczyć chyba za bardzo. Rozmawiaj, no to rozmawiaj z nią. Jak chce, bo zaraz już i tak wychodzą. Okej, okay, także dobra zabawa, super. Także wiecie, no jakoś tam się udało. Posprzątaj to wszystko po tej swojej imprezie. Wyłącz. Fajnie się z nią gada, no. Mary Grosik. Zobaczymy. Fajna, fajne czarne włosy. W ogóle fajnie ubrana, także no, może. Zobaczymy. Okej, okay, higiena. Oczywiście, co im tak ta higiena i to wszystko spada cały czas. Dobra, chodź. Tutaj zbierzesz simolony, podlejesz. Okej, okay, co ty chcesz? Stypendium oczywiście. Nie. I kreatywność zdobywać. No nie wiem, zobaczymy. Chociaż możesz usiąść na razie, dopóki on sobie tam czyta książkę, to spoko. Jak tam, pani? Wykąpana już? Czy jeszcze nie? Gorąca się jej zrobiłam. Dobra, balony pękły. Dobra, to będziesz później sprzątał to. Tylko chciałam, do której ty pracujesz? Do 19. A czy ty w ogóle awans dostaniesz może dzisiaj? No, super. Dobra, ty będziesz zaraz sobie sprzątał po tych swoich urodzinach. O, proszę, drugiego balona też. Tu możesz trochę zmyć podłogę, chociaż Balba, ty mogłabyś zmyć po sobie. Trochę posprzątać. Tutaj coś trzeba czyścić. O nie majsterkuj, nie, bo jeszcze zepsujesz. Nie, chyba nic nie trzeba za bardzo czyścić, to dobrze. Tutaj też nie. Tutaj możesz coś wyczyścić. Trochę, wiesz, no, ogarnąć tą chatę, nie? Dobra. Tak. Czy kolację będę jej dawać? No nie wiem, nie chciałabym, żeby ona się wiedziała. To wyłącz, jak nie słuchasz, to nie. Chodź sobie, wskocz na rowerek. O, jaki piesio tutaj maluszki chodzi. Już znikł. No i kurczę, no nie wiem, chyba zaprosimy sobie tego Rogera dzisiaj. Spróbujemy go zaprosić i może, wiecie, dołączyć do rodziny. No nie wiem, kurczę, ślub taki potajemny jakiś zrobić. Tylko jak to, wiecie, gdzieś tutaj może za domem, no nie wiem, się skitrają. I po prostu on powie, wiecie, że się wprowadza Roger do nich i koniec. No i tutaj, wiecie, no Roger, nie, się wprowadza, a Robert będzie zły na to. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kto się wyprowadzi z domu? Jak myślicie? Kogo wyprowadzić? Kogo zostawić? Niu, szeba, śliczna. Dobra, 18. Pora zacząć o wyższym wykształceniu. No tak, ale no na studia nie będziemy szli, bo już nie będziemy wysyłać. O, super. Patrzcie, jak on ma te. Wygrać turniej taneczny, samochód. No, samochód mogłabym cię kupić, słuchaj. Do szkoły prywatnej? Nie. Do szkoły prywatnej nie. Przecież tutaj skorzystać, wziąć sobie prysznic. On te lekcje to chyba podrabiał. Okej. Okay. To może w sumie... No, spać go nie będę kładła na razie. Niech sobie usiądzie. Pokaż, kiedy masz hobby. Gry. No, ale to masz zajęte przez niego. Wiesz co? To przyjdziesz... Nie siadaj, tylko przyjdziesz tutaj zbierać cywilny podlać. Później usiądź. Ty musisz zjeść jakąś kolację koniecznie, bo już jesteś głodny. Jej, gwiazdor wideoklipów tanecznych. Pamiętasz, gdy byłeś tancerzem występującym z 8 innymi tancerzami za solistą, który tańczył przede wszystkim przed wszystkimi tymi sławami na widowni. Okej, okay, cóż. Cóż, okej, okay, no super, gratuluję. Ekstra, dobra, co my tutaj weź te naleśniorki, albo nie, może... tego hamburgera, czy tam hamburgera chyba, tak. Okej, okay. A ty idziesz od razu grać, tak? No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, słuchaj. Może chodź tutaj, odłóż książkę, którą twój brat położył właśnie na podłodze. I posprzątaj talerz. Nie. I może tak. Chodź, zaproś od razu Rogera, tak? Chodź. Młody się tam kąpie, dobrze. I ma tu swoje jakieś zajęcia. Okej, okay, zobaczymy, jak to wyjdzie. I później, nie wiem, ucz się może trochę gotowania. A ty
Jak zjesz, to przyjdziesz. Siusiu? Dobra. I Roger? Tak. Zaproś, tak. Przyjdziesz, Siusiu, możesz wyczyścić po sobie i przyjdziesz trochę grać. Okej, okay, zaraz przyjdę, zawsze miło Cię widzieć. Jak tam Balba? Też byś chciała coś zjeść, co? No to chodź. Weźmiesz resztki. Okej, okay, może naleśniora? Okej. Okay. Dobrze. To gdzie jest ten Roger nasz? O, jest, idzie, chodź. Chodź, przywitaj Rogerka. Dobra, a Balba to wszystko posprząta. Także proszę, sprzątaj. I po sobie też posprzątasz, mam nadzieję. No, idzie tu Roger? Jest tutaj, czeka, patrzcie, przed domem wieży, żeby się nie pokazywać w domu na razie, nie? Okej. Okay. Tak samo ubrani, to mnie normalnie rozbraja. Okej, okay. O, buziaczki, no tak, buziaczki. Dobra, jak tam? Obejmij, ściskaj, pocałuj. Namiętnie pocałuj gorąca, pocałuj. O, kolejny piece kremu. O Boże, jakie słodziaki tu chodzą. Podziwiaj. I może zaproponuj oświadczyny. Tak, zrobimy oświadczyny. No dobra, to może wiecie co, ślubu? Chociaż nie, no chciałam dzisiaj ślub. Kurczę, no nie wiem co zrobić. Dobra, tutaj też posprzątaj. Czekajcie, tylko Balbie zadam, co ma roboty. Oczywiście prysznic. Ja nie wiem, ile razy oni dziennie korzystają z tej łazienki, to ja nie wiem. Ty co tam? Ty się uczysz dobrze. Ty sobie grasz, dobrze się czujesz, super. Chociaż wiesz co, ty możesz uczyć się tego... ucz się tej... Boże, co to? Jak coś? Ochrony przeciwpożarowej. No właśnie, wyszło mi z głowy. Okej, okay, dobra, patrzymy na ich parcie. Jakie buziaczki. Ten oczy otwarte szeroko, Matko Święta. Upiornie to wygląda podczas pocałunku. Ale zaraz będę oświadczyny. Patrzcie. Czekajcie, ja im zadam pocałuj później, bo nie wiecie, stoją, nie? Po tych oświadczynach. Oklamasz! O, bikuna tego! Jak słodko, patrzcie. Oświadczyny były. I co, i szybki ślub, czy nie? Kurczę. No nie wiem, porozmawiaj może z nim na razie. O, to słodkie. Co ty chcesz? Taniec klasyczny, matko. No dobra, to na razie nie, no. Tak? I co? Idziesz spać, tak? Dobrze. Ty już kończysz zaraz, także świetnie. Jak skończysz, nauczysz się, to też weźmiesz prysznic i przyjdziesz sobie spać. Ty już jesteś też umęczony, to też wbij sobie ten poziom. Teraz wiem, że umiem sobie poradzić w przypadku pożaru świetnie. Akurat Balbo już wychodzi z łazienki, także on sobie pójdzie tam. Super, tylko jeszcze wiesz co? Byś przyszedł tutaj odłożyć tą książkę, okej? Okay? I śpi. Ty też już zaraz kładź się spać. A wy jak tam? No, pogadaliście sobie, no nie wiem, kurczę, co z nim zrobić. Kurczę, no nie wiem. Czy wiecie, czy teraz ślub, czy nie? Nie, no dobra, może nie. Może w następnym odcinku, bo już dzisiaj się naprawdę dużo wydarzyło. Były jedne urodzinki, drugie urodzinki i oświadczyny. Także no wiecie, może on go będzie chciał już wprowadzić do domu. Myślę, że w przyszłym odcinku już Roger się na pewno wprowadzi do nas. No i może wiecie, może najpierw wprowadzka, później... a dopiero później ślub, zobaczymy. Dobra, ty chodź, weź sobie coś do jedzonka, bo jesteś głodny. Roger niech sobie tutaj chodzi. Chociaż wiecie co, boję się, że on będzie budził ich, nie? Jakąś grą na komputerze czy coś? Mam nadzieję, że nie. Nie, on poszedł siku robić. No dobra, to ty jedz to. Zachowaj resztki, później się z nim pożegnasz na razie. Powiedz, że na przykład, nie wiem, no chłopaki idą spać i coś tam. Nie wiem, bym... O, i wziął ostatniego tosta. No dobra, trudno. To nie będziesz chował, tylko sprzątał. No i teraz będą sobie dyskutować, no. Kurczę, 3 godziny. Skorzystaj, weź prysznic i kładź się spać. O, czy on sam wychodzi? Czekajcie. On chyba sam już poszedł. To musisz posprzątać to i to. Skorzystać. A prysznic weźmiesz rano, także spoko. No dobra, kochani, ja już kończę, bo odcinek już troszkę trwa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi naprawdę bardzo przyjemnie gra się u biedaków. Uwielbiam ich. I bardzo, bardzo ciekawi mnie, jakie Wy macie zdanie. Co robić, nie? Tutaj kogo wyprowadzać, kogo nie. Także no, ciekawi mnie to. Czekam na komentarze, wysyłam Wam gorące buziaczki. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i pa, pa, kochani!